Cześć, tu Ernest! W tym filmiku powiem wam, jak łatwo i szybko wykonać wyzwania 7 tygodnia sezonu 7. Pokażę też lokacje potrzebnych miejsc oraz sekretnej gwiazdki. Zanim się zaczniemy, to jak zawsze przypominam, że po wykonaniu jakiegokolwiek wyzwania nie wychodźcie przez menu, bo w takim przypadku prawie za każdym razem żadne wyzwanie wam się nie zaliczy. Do tego, za wykonanie wszystkich wyzwań w tym tygodniu otrzymacie możliwość zdobycia sekretnej gwiazdki, ale to jak zawsze będzie na koniec. Okej, a zacznijmy jak zawsze od 3 normalnych wyzwań. Tym razem pierwsze z nich jest podzielone na etapy i niestety znamy tylko ten pierwszy z nich, które brzmi: zadaj 200 punktów obrażeń przeciwnikom w jednym meczu. Do tego typu zadań polecam tryby typu naparzanka, ale z racji, że potrzeba tylko 200 punktów obrażeń, to migiem zrobicie to w zwykłej gierce, eliminując dwóch przeciwników albo jednego napakowanego. Drugie wyzwanie z tych darmowych zlecam zniszczyć latające burzeloty, co oznacza, że ktoś musi kierować tym burzelotem i nie może to być członek naszej drużyny, bo w takim przypadku nie da się nawet go zniszczyć. Pokażę teraz, ile mniej więcej trzeba zadać strzałów burzelotom z popularnych karabinów sztormowych i minigana. Mam nadzieję, że to mu chociaż trochę pomoże. W każdej gierce znajdzie się ktoś dziwny, albo właśnie jakiś lotnik, więc pozostało tylko mi życzyć wam powodzenia. Trzecie, już ostatnie z tych darmowych wyzwanie, zlecam zdobyć 3 eliminacje z pistoletów. Do pistoletów zaliczamy te zwykłe, pistolety z tłumikiem i prawdopodobnie podwójne pistolety. I może rewolwery? Ale tego nie jestem pewien, ponieważ używają one średniej amunicji. To chyba jasne, że pistolety są efektywniejsze na bliskie starcia. Z tych trzech opcji wybrałbym podwójne, bo zadają one niemałe obrażenia. Przechodząc już do tych płatnych wyzwań, to pierwszy z nich polega na otworzeniu skrzynek w zlewie zdobyczy lub na lodowych lądowiskach. Teraz na ekranie widzicie wszystkie możliwe lokacje skrzynek w zlewie zdobyczy. Są one wszystkie na otwartym terenie, poza jedną, która może pojawić się w kontenerze. Nie możemy też zapomnieć o fabrykach i modernistycznym domku, w których to też jest kilka skrzynek. W lodowych lądowiskach za to skrzynki pokrywane są w hangarach dla samolotów i w bazie lotniczej. Dalej, już trzecie wyzwanie z tych płatnych rozkazuje nam użyć przenośnej wyrwy w 3 różnych meczach. Są one dość rzadkie, ale jest to do zrobienia. Łatwiej będzie wykonać to wyzwanie na składach, w których to aż 4 osoby lutują wspólnie jedną miejscówkę. A przy okazji, nikt raczej nie odleci sam, tak jak to jest na solówkach. Ostatnie wyzwanie w tym tygodniu wysyła nas w odwiedziny przyczółek. Możecie już kojarzyć te miejscówki z pewnego wyzwania. Tym razem musimy je tylko odwiedzić. Przyczółki to takie oto czerwone małe bazy przy lotniskach dla burzelotów. Na mapie jest ich w sumie 7, a to są ich wszystkie lokacje. To te małe czerwone prostokąty na mapce. Po wykonaniu tych wszystkich wyzwań otrzymacie taki oto ekran wczytywania oraz możliwość zdobycia sekretnej gwiazdki, która da wam poziom karetu bojowego. Tym razem skrywa się ona tutaj, w Brylę Lodu, na tronie Króla Lodu. To wyznacza nam zamek Króla Lodu, w którym tu na tronie powinna pojawić się gwiazdeczka. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie, życzę powodzenia i do zobaczenia w busie bojowym.